And I miss your tinted hair and your way your life is red. I want you by my number. Chcieliśmy inne, my chcieliśmy budować tą naszą piękną, nową wolność i robiliśmy to wspaniale, naprawdę, tak jak tutaj Pani nam opowiada, cieszyliśmy się tym, mieliśmy energię, budowaliśmy Gdynię, żadne nas nie przerażały problemy, po drodze obroniliśmy się przed innym imperializmem, przed szczęśliwy zawiódł. Gwiazd na gałęziach, pragnę mi słyszeć zielonych, dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybierz i przytul. Myśl spokojna. Czarna łezka przypływa, otacza nawiedzonego niepokoi konieczność. Jedność chwili, gdy bezmiar tworzywa. Sam się układa w stronę. It's not in the hair, and your way your life is red. I want you by my number. Stop making a fool. Zwykłem jeździć, szanowni panowie, na przedniej platformie tramwaju. Miasto na wskroś mnie przeżywa, co się tam dzieje w mojej głowie. Pędy za pędy ognie... Przecież kto tak siorbi? Artysto! Ale w myśl zasady, że nie ma żadnych zasad, dokładnie. Nie wolno nam siorbać, więc my, proszę państwa, na 3-4 siorbiemy! Proszę bardzo. No. Jeszcze raz? Jeżeli ktoś nam co jakiś wiersz i chcemy go skrytykować, to powiedzieć o nim, no, znaleźliśmy takie drugie dno, nie, nie to, o co chodziło. No świetnie, super, najlepsza... Że z myślą o ojczyźnie, a nie dla pieniędzy i korzyści majątkowych. Innych ludzi, tak? Że ważne... Bujać, to my, panowie szlachty. A ja nie trochę. Dlaczego? Przecież to jest okropne. Te ciemne kolory, zegary, co w tym nadzwyczajnego? Chociażby to, że nie jest trudny. Ten obraz daje do myślenia. Jestem ciekawa, co sobie pan dolewał i chciałbym przekazać. Nie mam pojęcia. Na pewno coś związanego z czasem. Na przykład, że czas szybko mija i się rozpływa jak te zegary. A nam zostają tylko wspomnienia i to, co zapamiętamy. Możliwe, ale i tak mi się nie podoba. Przecież jego budu trwałość pamięci. No właśnie, o tym mówiłam. Nie rozumiem, jak Darkowi może się to nie podobać? Niedawno uznano, że istnieje wiele rodzajów piękna. No tak, bo każdy ma inny gust. Właśnie. Chyba udowodniliśmy tu naszą rozmową. Tak, dokładnie. Surrealizmie, brawo, pani artysto. Pani tu w imię, pan nas zachwyca. Pan pięknie siorbie. Proszę bardzo. Pięknie. Jakubie, bo to taki milczący, to taki cynik znany tutaj, że jak potrafisz wszystko jednym zdaniem spuentować. Powiedz nam, surrealiści, o co im chodziło w sztuce? No, żeby przedstawić wizje senne i ich marzenia. Wizje się jeździ z kamandrytami w pewnym momencie. Przekształcają. Czyli jak rozumiesz, że się przekształcają?
nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną prośbę może ostać.